Tradycyjnie już przedsiębiorcy w Polsce przygotowują liczne inicjatywy dla swoich pracowników w związku ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. Najczęściej organizują spotkania wigilijne, spotkania pracowników przy wigilijnym stole, wigilijnych potrawach. Deklaruje to 40% przebadanych przez nas przedsiębiorców. Nie mniejszym powodzeniem cieszą się premie świąteczne i w tym przypadku akurat rośnie liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na takie rozwiązanie. Sięga już. 37%. Co czwarta firma swoim pracownikom przekaże bony podarunkowe. W tym przypadku to zainteresowanie bonami ze strony pracodawców jest nieco mniejsze, natomiast rośnie zainteresowanie przekazywaniem pracownikom upominków. I to są upominki nie tylko dla samych pracowników, ale także dla rodzin, na przykład dla dzieci. Na ten krok decyduje się 1,4 ankietowanych. 14% badanych firm zachęca swoich pracowników do wspierania akcji charytatywnych i robi to właśnie wspólnie, przekazując na te cele środki pieniężne. 5% na takie spotkanie wigilijne, o których mówiliśmy, zaprasza również rodziny pracowników i są to spotkania w szerszym gronie. Warto zauważyć, że w gronie polskich przedsiębiorców wzrasta liczba tych, którzy nie decydują się na żadne inicjatywy z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jeszcze przed dwoma laty ten odsetek sięgał 9%, w zeszłym roku 12%, a w tym już 14%. Najczęściej pracodawcy na planowane inicjatywy związane ze świętami planują wydać od 100 do 200 złotych na jednego pracownika. Dość liczna jest też grupa pracodawców, którzy decydują się wydać między 200 a 300 zł, ale także równie liczna jest liczba firm, które decydują się wydać na te bonusy świąteczne na pracownika powyżej pół tysiąca złotych. Warto zauważyć, że 40% pracodawców decyduje się na tylko jeden bonus, ale większa jest grupa tych, którzy decydują się na 2, 3, 4, a czasem i więcej bonusów razem przekazywanych pracownikowi. Najczęściej pracodawcy łączą spotkania wigilijne z premiami świątecznymi, z bonami towarowymi lub upominkami. W 37% polskich firm pojawią się premie świąteczne, premie związane z Bożym Narodzeniem dla pracowników. Warto zauważyć, że w większości przypadków te premie będą dotyczyły większości załogi. Natomiast wciąż są firmy, gdzie będzie to nieco zróżnicowane. Nie zawsze całość załogi otrzyma takie specjalne premie. Są też firmy, które się na to nie nie zdecydują, ta liczba jest dość liczna. Jeśli już pracodawca decyduje się na takie rozwiązanie, to zamierza różnicować te kwoty przeznaczane na, dla pracowników. Będzie to zależało od stanowiska, będzie to zależało na przykład od działu e, i dotyczy to dwóch trzecich firm. W tych właśnie, e, u tych właśnie respondentów, u tych pracodawców e, te kwoty będą się różnić w zależności od pracowników. Jeśli chodzi o bony podarunkowe, o bony towarowe, decyduje się na to co czwarta polska firma w związku ze świętami Bożego Narodzenia. I tutaj akurat konsekwentnie większość firmy różnicuje kwoty przeznaczane na danego pracownika, ale także jeśli już decyduje się na ten krok to decyduje się na niego dla całości załogi. Jeśli chodzi o kwotę, to dominują tutaj od 100 do 200, a nawet 300 zł premii lub bonu podarunkowego.